W ciągu 2 wakacyjnych miesięcy na terenie powiatu grodziskiego doszło łącznie do 238 różnego rodzaju przestępstw, w tym do 99 z kategorii najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, do których należą m.in. rozboje, włamania czy kradzieże. Policjanci wykryli w tym czasie 123 przestępstwa i zatrzymali 103 osoby, które były podejrzane o ich popełnienie. Najwięcej zatrzymań z tego okresu dotyczyło osób, które popełniły przestępstwa narkotykowe, a także czyny związane z agresywnym zachowaniem wobec innych. Grodziscy policjanci zatrzymali m.in. sprawcę rozboju, który zaatakował 81-letnią mieszkankę naszego miasta na klatce schodowej bloku, przewrócił ją na podłogę i zabrał kilka przedmiotów. 20-latek z sąsiedniego powiatu odpowie przed sądem za rozbój, czyli za przestępstwo zagrożone karą nawet 12 lat więzienia. W czasie wakacji było kilka przypadków włamań i kradzieży w domach, mieszkaniach i na posesjach. Oczywiście intensywnie pracujemy nad ustaleniem sprawców tych przestępstw i odzyskaniem skradzionych rzeczy, ale też przypominamy właścicielom o właściwym zabezpieczaniu każdego swojego mienia, na przykład o wyposażaniu domów w systemy alarmowe i włączanie tych alarmów. Zachęcamy też do współdziałania z sąsiadami. W lipcu i sierpniu na drogach powiatu grodziskiego doszło do 12 wypadków. Były to zdarzenia z udziałem pojazdów, osób pieszych i rowerzystów. Jeden z wypadków niestety zakończył się tragicznie. 25 sierpnia przed godziną 22 w Natolinie kierujący Alfa Romeo śmiertelnie potrącił rowerzystkę. 38-letnia kobieta zginęła na miejscu tego wypadku. Na drogach całego powiatu w ciągu ponad 2 miesięcy doszło również do ponad 170 kolizji. To dość duża liczba, dlatego policjanci prowadzili codziennie kontrole na wielu odcinkach dróg. Podczas codziennych służb i licznych wakacyjnych akcji drogowych policjanci zatrzymali 69 nietrzeźwych kierujących. Wśród nich największą liczbę stanowili rowerzyści. Było to 35 osób. Za kierownicę po alkoholu wsiadło też 29 kierowców samochodów i 5 motorowerzystów. W dalszym ciągu apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o rozwagę i ostrożność. Po wakacjach należy szczególnie uwzględnić zwiększony ruch w okolicach placówek oświatowych. Przecież jak ten samochód jedzie... Okres wakacji to przede wszystkim działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Najmłodsi, którzy spędzali ten czas w swoich placówkach, mogli nauczyć się od odwiedzających ich policjantów, jak zachowywać się na drogach, na podwórkach, czy w kontakcie z obcymi osobami, a nawet zwierzętami. Dzieci chętnie brały udział w praktycznych lekcjach przechodzenia przez przejście dla pieszych czy obrony przed niebezpiecznym psem. W czasie wakacji policjanci dokonywali też kontroli różnych miejsc, w których istniało jakiekolwiek zagrożenie dla młodszej grupy mieszkańców. Przeprowadzili m.in. 1024 kontrole kąpielisk. Na szczęście niewielka liczba osób decydowała się na kąpiele w miejscach niebezpiecznych i nie było żadnego utonięcia. Policjanci prawie 1000 razy kontrolowali też placówki handlowe pod kątem sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim. I takiego złamania prawa również nie odnotowali. W 5 przypadkach policjanci musieli interweniować wobec nieletnich, którzy popełnili różne czyny karalne, a w 9 przypadkach wobec młodych ludzi spożywających alkohol. Podczas działań na rzecz walki z dopalaczami na szczęście nie zostały ujawnione miejsca sprzedaży tych niebezpiecznych substancji na naszym terenie, ani osoby, które trudniły się ich sprzedażą.